grafika jest 2D i w ogóle, ale jeżeli chodzi o właśnie sprawy Minecrafta, to bardzo, bardzo, to jest w ogóle inne relacje są, w ogóle inaczej się gra i jakoś tak bardziej, nie wiem, jakoś się, no niepewnie się czuje człowiek, jak jest na przykład w jaskini, no, znaczy ci starzy wyjadacze, to u nich to akurat nie robi. Co jeszcze? Do mnie idzie. Ale tu nie przyjdziesz. Nie, no w sumie nie będę tutaj z kim tak siedział. Pójdę sobie w sumie na dół dalej. Pójdę pochodnie sobie wezmę tutaj, żeby... Od razu lepiej już tak jakoś... Lubię po ciemku chodzić w jaskini, albo... nie wiem, czy endermany w ogóle po jaskiniach chodzą, ale czuję, że chodzą. Czuję, że są w jaskiniach bez problemu. No idziemy na dół. Obym nie trafił. Nie trafił na nic. Obym musiał sobie zagrać z kimś na multi. Kogoś sobie tutaj wezmę. Kogoś sobie ogarnę do gry. Myślę, że to nie będzie głupi w ogóle pomysł. Żeby sobie na multi będzie beka. Ale niestety chciałem tutaj Marka wziąć, ale Mareczek, Marka komputer niby tam. No niestety musi, jest do wymiany dysk, bo mu wolno wszystko czyta. Gry się zacinają i jest w ogóle komputer spowolniony. Nie wiem, czy to jest właśnie problem dysku, czy to jest problem ogółem jego komputera, procesora, chociaż tam nie wiem, on ma, w sumie ma też mało RAMu. Nie ma wcale dużo, ja też nie mam wcale jakoś super komputer, ponieważ to jest w ogóle i tak netbook. A netbooki w sumie nie służą do gier, tylko właśnie do internetu, do poczytania sobie, albo do jakichś tam głupot, ale... Mój akurat netbook nie nadaje się, nie? Dobra, ciemno jest trochę. Co pokopię chwilę, myślę, że skończę i potem sobie dalej będę nagrywał spokojnie wszystko. Komu się śpieszy, to ma być taki, wiecie. Taka... spokojna gra. Nie ma żadnych jaskiń, nic, serio? O, jest. Jest jaskinia. Tu jest lawa. Ło! Tego się nie spodziewałem. Jest złoto, jest lawa. Tam coś jest. Lawa. Jest Enderman. Jezus, aż mam dreszcze, nie? Aż mam dreszcze, aż mam dreszcze. Nie lubię ich. No nie wiem czemu nie trawię w ogóle. Kurwa, się teraz tak sykam. Znaczy, czuję się bardzo... nie, komfortowo. Ajajaj, zapomniałem. No tak. Pierwsza zasada. Nie kopać takim tym... ani rubinów, ani diaksów. No bo właśnie się kończy utratą. Z czego pamiętam, musi być jakiś jedwabny dotyk ulepszający. Wah. Mam wrażenie, że jakby on tu gdzieś był. Jezus Maryjo. Ojej, ojej, ojej. Kupię Endermanu. Co to jest?
A, tekstura. Taka dziwna była. Gdzie ten Enderman w ogóle był? Tutaj. Ej, wypierdalaj. Nie, ja nie wiem, gdzie on był. Cholera. A złoto jako ze złotem, bo zaraz zobaczymy. Złoto chyba też. Tak, złoto też. Żelazny. Żelazny. Co? No ale tu żelaza nie mam. Było tam gdzieś żelazo, ale oczywiście musiałem zejść. Tu jest. Ja nie mam żelaza w ogóle, nic. Co jest? Myślałem, że żelazo mam, ale tych szmaragdów. Są rubiny, nie pamiętam co się nazywa. Dobra. Cholera, co za skurwysyn. Dobra, tu jest złoto, ale złoto i tak się chyba nie opłaca, z czego pamiętam, jak tam koledzy mówili. Nie kop złota, bo... I tak dupa z tego tam. Co to za dźwięki, kurwa mać. Ojeju. No, taka muzyczka może lecieć. Spokojna. Nic się nie dzieje. Jak tam jest ciemno, matku. Taka ogromna jaskinia, się zaraz już się w sumie zgubiłem. Dobra, myślę, żeby zakończyć tutaj w jaskini. Zobaczymy co dalej będzie, co dalej z tego wyniknie. Bo Piper, ten Piper. Jo, nie, Piper to się nazywa, jo. Będę właśnie nazywa. Wypierdalam. Zwijaj mi to. A szlaga dostałem. Endermana nie ma całe szczęście. Skurwysyna. Tam coś jest. Dobra, także kończę tutaj odcineczek. Także trzymajcie się. Cześć, do kolejnego.